Ponad 50 uczestników w kategorii chłopców i 30 dziewcząt w kategorii kobiet wzięło udział w akademickich mistrzostwach województwa w biegach przełajowych. Zawody te były eliminacją do ogólnopolskich akademickich mistrzostw w biegach przełajowych, które odbędą się za półtora tygodnia w Łodzi. Wspaniała pogoda, frekwencja, cóż więcej oczekiwać. Dla organizatora to oczywiście zawsze jest najważniejsze i dzisiaj pod tym względem był pełny sukces. Na co dzień trenuję karate, więc biegi nie są moją dyscypliną, ale wzięłam tutaj udział właściwie dla siebie, dla zabawy, dla doświadczenia oczywiście też. Myślę, że trasa dziewczyn nie była za trudna, chociaż zadyszka też była, nie ukrywam. No i cieszę się z tego, że udało się zdobyć trzecie miejsce. Jeśli chodzi o sam bieg, to traktowałem go jako takie przetarcie do akademickich mistrzostw Polski, które wkrótce się odbędą w Łodzi. Trasa bardzo fajna, znana wszystkim, ponieważ tu co roku się cyklicznie te zawody odbywają. Myślę, że biegło się dosyć przyjemnie, pogoda dopisała, warunki były dobre, także nie było żadnych utrudnień aury pogodowej. Jeśli chodzi o zawodników, to też frekwencja oczywiście dopisała. Dużo uczestników z pierwszego roku studiów, dużo również ze studiów magisterskich. Dobrze przygotowana trasa, oznaczona, także myślę, że wszystko okej było dzisiaj. Liczy się Politechnika.